No i już minęło święto Piotra i Pawła w sobotę, dziś niedziela. Wakacje w pełnym biegu. Gorące, ponieważ jesteśmy już najbliżej słońca, nawet już lekko wracamy, ale dopiero zaczyna się robić ciepło, ponieważ nagrzewa się ziemia z opóźnieniem. A w sobotę była rocznica, jak żeśmy się wyprowadzali do Drzecimia na parafię, piękny duży kościół. A potem do susza. To był 89 rok, pamiętam, świętego Pawła. To było w święto świętego Pawła, tak było, wypadało. Po zagraniu mszy świętej ruszyłem tak jakby taką organistowską misję. To był przypadek akurat, bo był samochód wolny. Ale jednak Piotr i Paweł. I potem do Iławy, do susza i do Iławy. Tak to wszystko trwało, że jak tak logicznie pomyśleć, jakby ktoś, ba ktoś, jakby Bóg Ojciec tym wszystkim kierował. Bo ja w swojej modlitwie powiedziałem, chcę być apostołem, aniołem miłości. Chcę być organistą w kościele. W kościele Syna Boga, Ojca Jezusa Chrystusa. Tak. I teraz zmienię temat. A może by tak już, mój wiersz, a może by tak już nie narzekać, nie użalać się, nie osądzać i nie krytykować. I też unikać, tak jak wczoraj mówiłem, unikać tematów, które ściągają w dół. Co prawda ściąganie w dół wzmacnia. Bo jest takie przysłowie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak jak ptaka by chciał lecącego, ktoś chciał w dół, to on będzie wtedy mocno skrzydłami. Widziałem, jak orzeł wyciągał kiedyś łososia z wody, on musi mocniej. Ten łosoś go ciągnął w dół. Ale przez takie machanie wzmacnia się. Tak. Kontakt z Bogiem. To jest najwspanialsza przygoda. Najwspanialsza przygoda. No i na koniec ostatni temat. Są wakacje. Małżonkowie sobie jeżdżą. I z moich takich obliczeń, doświadczeń, dużo czytałem na ten temat. To nie są moje akurat odkrycia. Taka jest książka. Tytuł już nie pamiętam, ale pojechał facet. Chłop, na wymarzoną podróż poślubną. Na wymarzoną podróż poślubną. Do ślubu się długo przygotowywał. Na miesiąc czasu. Myślał, że to będzie raj, każda minuta to będzie ekstaza. I mówi, co się stało? Pierwsze dni owszem. Loda sobie przed chwilą zjadłem. Mam pełno orzechów. Ale potem już siły opadły, znużenie, dotykać się już nie za bardzo nie chciało, bo to, co się kocha, to się dotyka. I zaczął, mówi, tak pisać i zaczął badać tę sytuację. I doszedł do wniosku, że siły witalne podczas aktu seksualnego nie są za darmo. Zwrócił uwagę, a to celowo, że na różnych mediach, na TikToku także, nie mówi się o tym, że to nie jest za darmo. Tylko mówi się o tym jako sporcie. O północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. Jak taka piosenka była. To jest poważna sprawa. Naród poprzez takie żartowanie sobie, tak jak święty Paweł powiedział, oby nie było wśród was nieprzyzwoitych żartów. Takie żarty bez przerwy o tym, non stop, o tym, non stop, to raz, że nakręca myślenie, podbija i potem człowiek, jak nie wie o tej zasadzie, że jeśli mężczyzna nie będzie o tym wiedział, przed czasem umrze, albo też będzie słaby i chory. Jeżeli nie będzie w ogóle tego kontrolował. Nie, o tym się nie mówi. O tym się nie mówi. O umiarkowaniu się nie mówi. Tylko takie skrajności, że albo wcale, a jak już małżonkowie, to już wtedy wiadomo, ale nie mówi się o tym, żeby nie za często. O tym się nie mówi.
To jest tak ważne. To jest tak ważne. Naród wtedy jest osłabiony. I nie ma takiej radości. Nie? I na koniec podsumowanie. Z tych wszystkich, co czytałem, przemyślałem. Rano powinien być spacer lub lekki sport. Rano. Dotlenić organizm. Dopiero śniadanie. Dopiero śniadanie. Kolacji unikać. Sam próbuję to dłuższy czas. Tam skubny, tak jak teraz loda zjadłem. Ogórka surowego. Nie powiem, że nie. Ale jako tak o kolacji. Kurczaka jakoś, schaba, ziemniaki. Gryla, jakieś nie gryla. To wszystko jest... Tam gryl jak się zrobi o 15 po południu. O 17 jeszcze, no to jeszcze jak cię mogę. Ale jak się je kolacji o 20, o 21, to wcześniej czy później człowiek zachoruje. Czyli jeszcze raz, spacer przed śniadaniem, unikać kolacji jako takiej, mieć pasję i najważniejsze to, co mówili na początku, nie za często. Wtedy naród jest osłabiony i jest smutny naród. Nie ma tego poczucia radości życia. Jak patrzy na drzewo, na człowieka drugiego, to wtedy widzę człowieka i to sprawia radość. Idę chodnikiem, idzie człowiek. Fajnie, że widzę człowieka. A jak człowiek nadużywa tych spraw, to wtedy się chowa i nie chce człowieka oglądać. Nie chce człowieka oglądać. I jak też przestrzega tych zasad nie za często, to wtedy jest silniejszy, bo to jest energia i buduje się koło siebie tą aurę ochronną. I tak łatwo do niego się nie przyczepią. A jak jest osłabiony, to wtedy, tak jak w przyrodzie, zwierzę osłabione jest dokładnie. No. Idzie dziewczyna z czapką do tyłu i powiedzie, no idzie, to idzie. Radość. Spojrzę, to już mam radość. To są właśnie oznaki, że się nie nadużywa tych rzeczy. Widzę człowieka, więc jestem szczęśliwy. Tam dużo jest, mówiłem teraz między wierszami, ale wiadomo, nie? Trzeba tak nieraz. To jest twarz Pana Jezusa. Zrobił ją brat Elia. Dostał wewnętrzny nakaz, żeby zrobić zdjęcie, bo miał stygmaty. Cuda się zdarzają. Prawdziwa twarz Pana Jezusa. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dnia miłego. Obyśmy byli szczęśliwi. Człowiek jest stworzony do bycia szczęśliwym, a nie, żeby biczować się, nie? Tak. Praca nad sobą. Tytaniczna praca nad sobą. Tytaniczna praca nad sobą. Wszystkiego dobrego.